Od dzisiaj do końca tygodnia, czyli do niedzieli, prowadzimy na terenie całego województwa akcję Prędkość. Właśnie prędkość, niestety, ale jest jedną z głównych przyczyn wypadków, do których dochodzi na drogach polskich, w tym oczywiście naszego województwa. I w związku z tym my bardzo często właśnie prowadzimy takie działania, które mają na celu dyscyplinowanie tych wszystkich kierowców, którzy bardzo często bagatelizują przepisy ruchu drogowego i jeżdżą na granicy obowiązujących przepisów, na granicy tak naprawdę zdrowego rozsądku i ryzyka i bardzo często dochodzi do wypadków w ruchu drogowym. Będziemy zwracać głównie uwagę właśnie na te wykroczenia polegające na przekroczeniu prędkości, ale będziemy również zwracać uwagę na wszelkie inne wykroczenia, bowiem wszystkim nam zależy, żeby mieszkańcy naszego województwa mogli się czuć bezpiecznie na naszych drogach, żeby nie dochodziło do tych wypadków, a jak pokazują statystyki z ostatnich dni, niestety ale do tych zdarzeń, to również tych tragicznych w skutkach bardzo często dochodzi. Miniona doba, tragiczny w skutkach wypadek, gdzie zginęło dwóch motocyklistów. Oczywiście wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia, natomiast przy tej okazji też apelujemy do kierowców o bezpieczną, ostrożną jazdę, do dopasowanie stylu jazdy i prędkości do panujących warunków na drodze, do natężenia ruchu, a wszystko po to, żebyśmy bezpiecznie wyjechali na to miejsce wypoczynku i do domu powrócili. Paradoksalnie tak jest, że czym te warunki pogodowe są gorsze, jeżeli jest śliska nawierzchnia, ograniczona widoczność, to jeździmy ostrożniej. Natomiast właśnie przy pięknej pogodzie, przy dobrej widoczności, kierowcy bardzo często pozwalają sobie na dociśnięcie pedału gazu, no a tak jak powiedziałam, to właśnie prędkość jest główną przyczyną wypadków.